Raper Luce jest zdruzgotane śmiercią swojego przyjaciela. Na Facebooku zamieścił bardzo emocjonalny wpis. Śmierć Piotra Woźniaka Staraka plus 39L wstrząsnęła całym show-biznesem. Gwiazdy zaczęły wspominać producenta na swoich portalach społecznościowych. Na ramówce TVN też panowała grobowa atmosfera, a wiele celebrytek przyszło ubranych na czarno. Najbardziej poruszona zdawała się Gosia Rozenek, która nie chciała udzielać żadnych wywiadów i wyszła. Zaraz po zakończeniu oficjalnej części imprezy. W sieci spore poruszenie wzbudził wpis rapera, który rzeczywiście przyjaźnił się z Piotrem. Zginął mój kumpel. Nazywałem go wilkiem z mazur lub młodym Starkiem. Kochał prędkość i adrenalinę, konstruował wynalazki, robił wspaniałe filmy, żył na pełnych obrotach. Zaczyna swój wpis raper. Reklama muzyk miał okazję wielokrotnie pływać z nim także, tą feralną łódką. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Dla mnie to mistyczna, osobista i refleksyjna historia. Kilkanaście dni temu pisałem wam, że spotkałem bogatego kumpla. Nie pisze wam o wielu rzeczach szanując prywatność ludzi, ale tym kumplem był właśnie Piotr, z którym... Pływałem po mazurach między innymi na tej feralnej motorówce z napisem Life Antlet Die, wspomina. Na koniec dodał, że w noc, gdy zaginął woźniak Starak, miał przerażający sen. Tonęła moja, ukochana, a ja nie mogłem jej znaleźć pośród fal. Obudziłem się i przyszła ta okropna wiadomość. Ciężko jest mi to wszystko pojąć. Dla mnie jako człowieka, który miał wypadki. Wpadał do zapadni, również przegina z pracą, tempem, adrenaliną. Śmierć Piotroka jest ciosem, ale też wielką przestrogą i nauczką, opisuje RC.